Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Pierwsze czytanie z listu do Hebrajczyków wspomina Melchizedeka, króla Szalemu i kapłana Boga Najwyższego. To jedyny taki kapłan, który nie miał rodowodu. Nie wiemy, kto był jego ojcem ani matką. To jedyny taki kapłan, dlatego że wszyscy inni kapłani znają swoich ojców i znają swoje matki. Mówi się dzisiaj nawet więcej, że prawdziwe powołania kapłańskie, a co za tym idzie także wszystkie prawdziwe powołania zakonne, rodzą się na kolanach matek. I im silniejsze rodziny, tym świętsze i mocniejsze powołania. I wydaje się, że Kościół, szczególnie w ostatnim czasie, po raz kolejny zwraca się w kierunku rodzin. Bo jeżeli doświadczamy trudności w życiu zakonnym i słyszymy głosy, że nasze powołania zakonne i kapłańskie są coraz słabsze, to nie wynika to tylko z naszej natury, ale wynika prawdopodobnie też z tego, że nasze rodziny są coraz słabsze. Nie uciekniemy przed pytaniem, czy w Polsce rodziny są coraz mocniejsze, czy coraz słabsze. Wydaje się, że statystyki Kościoła pokazują raczej z niepokojem pewną tendencję, że nasze społeczeństwo, chociaż żyjące w coraz większym dostatku, coraz mniej myśli o Bogu. I nie jest to rzecz w zasadzie nowa, dlatego że znając historię Polski, znamy takie okresy, kiedy Polacy nie zawsze okazywali się wierni. Ale nauka naszych przodków mówi wprost: kto nie klęka przed Bogiem, ten klęka przed wrogiem. I chyba po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat czujemy na swoich plecach oddech wroga, który jest już bardzo blisko. Nie tak dawno w telewizji ukazał się wywiad z człowiekiem, który walczył na froncie na Ukrainie. Powiedział on rzecz, która wydaje się trochę niepoprawna politycznie, ale wydaje się prawdziwa. Otóż przed atakiem Rosji na Ukrainę 90% społeczeństwa rosyjskiego chciało tej wojny. I dla tej postawy nie ma usprawiedliwienia. A dzisiaj
A dzisiaj od 70 do 80% rosyjskiego społeczeństwa chce wojny z Polską. A zatem nie uciekniemy przed tym. Jak do tego podchodzić? Czy mamy się czego bać? W jaki sposób człowiek wierzący patrzy na to, co się dzieje w świecie? Otóż wojny nie są nowym wynalazkiem. Wojny w historii zawsze były i prawdopodobnie zawsze będą częścią ludzkiej historii. Ale jedna prawda powtarza się co chwilę. Tam, gdzie narasta grzech, tam sprawiedliwość Boża daje upust także gniewowi, który rodzi się w ludzkich sercach. I to nie jest tak, że Pan Bóg zsyła karę, ale konsekwencje grzechu wydają się tak silne, że w pewnym momencie Bóg nie pozostawia już żadnych wątpliwości, że ludzie muszą ponieść konsekwencje swoich grzechów, bo inaczej Bóg okazałby się niesprawiedliwy. Nie wolno nam się bać. Jedno jest pewne. Mamy przecież ze sobą Pana Jezusa. Mamy przecież jasne wskazówki co do tego, że nasze życie doczesne nie jest życiem jedynym. Oczywiście w sposób naturalny myślimy o tym, żeby zachować swoje życie, dbamy o nie, ale dobrze też wiemy, że są wartości, dla których warto umrzeć. Ludzie bowiem nie żyją po to, żeby przeżyć. Ludzie żyją i umierają, bo chcą kochać, bo wierzą w wartości tak wielkie jak ojczyzna, jak rodzina, jak Bóg, honor. Dla tych wartości żyje człowiek. Życie człowieka, które nastawione byłoby na przeżycie, szybko straciłoby sens. Bo świat, w którym żyjemy, musi przeminąć i nie ma odwrotu. Pan Jezus powiedział to wprost. Ten świat nie przetrwa. Skażony przez grzech, skazany jest jednocześnie na porażkę. Ewangelia świętego Marka, którą dzisiaj czytamy, wydaje się zwykłym opowiadaniem o tym, jak to Pan Jezus uzdrowił człowieka z uschłą ręką. Ale kiedy weźmiemy sobie ten tekst na medytację, to szybko okaże się, że Pan Jezus zażądał od tego człowieka czegoś niemożliwego. Jaką odwagę musi mieć Bóg, kiedy mówi do człowieka, który ma uschłą rękę i jest kaleką, wyciągnij rękę. Moje drogie siostry, to słowo wyciągnij rękę, czyli pokaż mi swoje miejsce, gdzie zabrakło życia, to jest słowo skierowane do nas. I w pierwszym odruchu mamy prawo zapytać, no jak to jest możliwe, żebym ja Bogu mógł pokazać to, co jest we mnie martwe. Przecież ja się tego bardzo wstydzę. Nie chcę tego pokazywać. Przecież to jest niemożliwe. A jednak Bóg z uporem maniaka mówi, wyciągnij rękę. Jest taka wspaniała scena w jednym z amerykańskich filmów, kiedy ksiądz odprawia mszę świętą i w pierwszej ławce znajduje się dziewczyna, która od wielu, wielu lat poruszała się na wózku inwalidzkim, nie chodziła. I ksiądz wyszedł, żeby udzielić komunii świętej. Ale pewnego dnia nie podszedł do niej, ale stał w prezbiterium i mówi do niej ciało Chrystusa. Na to ona się zmieszała i nie wiedziała w ogóle, jak się zachować.
Jej rodzice patrzyli z gniewem na księdza. Żarty sobie stroi, a on powtórzył: ciało Chrystusa. Ona dopiero wtedy zrozumiała, że to nie ksiądz ma do niej przyjść, ale ona do księdza. I wstała z wózka inwalidzkiego i wszyscy byli w wielkim szoku, mimo iż ksiądz zażądał niemożliwego. I ta scena bardzo przypomina to, co wydarzyło się w dzisiejszej Ewangelii. Człowiek stał na środku z uschniętą ręką, a Jezus mówi: wyciągnij tą rękę. Wyciągnij rękę, w której nie ma życia. Żądam od ciebie rzeczy niemożliwej. Swego czasu pod wielkim wrażeniem byli wszyscy ludzie, którzy czytali książkę Anselma Gryna, Doświadczyć Boga całym sobą. Ja jednak czułem pewien niepokój, bo wydawało mi się, że doświadczenie Boga, o którym pisze Anselm Gryn, jest jakieś takie ulotne. On stawiał tezę, że każdy człowiek doświadcza Boga w inny sposób i właściwie nie można powiedzieć, jak doświadczyć Boga. I sam zacząłem poszukiwania. Czy w Biblii znajdują się momenty, w których człowiek doświadcza Boga? Owszem, są takie momenty, ale żaden z nich nie jest obiektywny. Inaczej Bóg przychodzi do Eliasza, inaczej do Izajasza, inaczej do Mojżesza, inaczej do Matki Najświętszej, inaczej do świętego Pawła, inaczej do Jana Apostoła. A zatem nie mamy obiektywnego doświadczenia Boga. Każdy doświadcza go w sposób subiektywny, indywidualny. Ale jest w Biblii jedna rzecz bardzo obiektywna, jeżeli chodzi o doświadczenie. To nie człowiek doświadcza Boga w Biblii, ale Bóg doświadcza człowieka. I nie ma właściwie księgi biblijnej, w której nie byłoby mowy o tym, w jaki sposób Bóg doświadcza człowieka, jak go wystawia na próbę, jak żąda od niego rzeczy niemożliwych, jak go uzdrawia, nawraca, obdarza wiarą, koryguje, karci, pociesza. I czasami można bardzo się skupić na swoim doświadczeniu Boga, ale ono zawsze będzie subiektywne. Ale jedna rzecz w naszym życiu jest obiektywna. Wszyscy jesteśmy doświadczani przez Boga. I każdy z nas ma inną historię doświadczenia przez Boga, kiedy Bóg rzuca nas w cierpienie, w chorobę, kiedy czujemy Jego miłość, kiedy nas pocieszył. Bóg nieustannie doświadcza człowieka. Warto sobie o tym pomyśleć także w kontekście dzisiejszej Ewangelii.